Hej wszystkim, z tej strony Atakama na waszych ekranach. Pierwszy odcinek z zupełnie nowej serii, jest to Laura Hobby, mistrzyni jazdy konnej. Słuchajcie, nigdy w życiu nie słyszałam o tej grze, dopiero wy mi ją poleciliście. Na początku przyznam szczerze, że myślałam, że to jest takie heheszkowanie ze względu na to, że ja sama mam na imię Laura. Także wiecie, no to było takie, ale faktycznie wygooglowałam, sprawdziłam, jest taka gra. Słuchajcie, ona jest bardzo, bardzo trudno dostępna w internecie. Naprawdę, żeby kupić płytę, musiałam się mega naszukać, także pamiętajcie o łapeczce na zachętę i co, nie będę tu przedłużać, tak jak mówię, nie miałam z nią nigdy do czynienia, nie wiem o co tam chodzi, jak się rozgrywa akcja i co może mnie tam czekać, także mam nadzieję, że będziecie odkrywać ją razem ze mną, a tymczasem zapraszam do oglądania. Uwaga! Celem tego programu nie jest dostarczanie porad o charakterze weterynaryjnym bądź związanym z opieką nad końmi. Informacji zawartych w tej grze nie powinno się wykorzystywać jako podstawy teoretycznej podczas zajmowania się prawdziwym koniem lub źrebakiem. Okej, okay. O, mamy tu menu, opcje, wyjść z gry, myszki tutaj nie ma, no dobra. Czy ja mogę to troszeczkę ściszyć? Wiecie, jaki jest problem z tą grą? Dobra, weźmiemy nowa przygoda, że po prostu... Aha, mogę sobie wybrać zapis. O, dobra, weźmy ten pierwszy z brzegu. Pole jeden, puste. Że nie mogę jej po prostu wyciszyć. Każdy jockey marzy o starcie w Pucharze Legend. Kwalifikacje są bardzo trudne, przechodzą je tylko najlepsi. Ale nie mam się czego obawiać, gdy jest ze mną Altaj. Wiem, że dzięki niemu możemy wygrać. Okej, okay, czyli co? Czarny ekran? Mi się coś popsuło? Wow! Przypomnę Państwu, że dla Lili to bardzo ważny wyścig. Może jej umożliwić zakwalifikowanie się do Pucharu Legend, odbywającego się raz na 5 lat. Można śmiało powiedzieć, że... Okej, jak ten koń dziwnie biegnie! Okej, ja steruję? O nie! No skręcam w lewo. Dobra, ojej, ale ten koń dziwnie biega. Jakie to dziwne jest. Dobra, skręcam w prawo. Będziemy zaraz skręcać. Okej, ale ekran dziwnie w ogóle podskakuje. Ale to jest fajne, powiem wam szczerze. Naciśnij kilka razy strzałkę do przodu, żeby przyspieszyć. Okej. Okej, mamy tutaj teraz taką kontrolkę, która nam pokazuje, dokąd mamy jechać w ogóle. Ale mi się w głowie kręci od tego ruszania się ekranu. Okej, ten koń ma na imię Altaj. Dobrze, czyli to już wiemy. Okej, powiem wam, że troszeczkę, jeśli chodzi o ogon i o grzywę, przypomina mi to Alicję, albo ja po prostu za dużo w to gram. Nie, 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 skręć tu, musimy... Wow! Dobra. Lili była znakomita! Zapewniła sobie udział w Pucharze Legend i w ciągu najbliższych dni dowie się więcej o etapach kwalifikacji. W międzyczasie można zasłużony odpoczynek. Ooo! Liam i jego rodzina podjęli się zadania uratowania ostatnich dzikich mustangów. On i jego mama od kilku lat opiekują się rezerwatem Dzika Góra. Zaprosili mnie do siebie. Powiększenie populacji mustangów w rezerwacie przyrody na pewno nie jest łatwe, ale to wspaniała okazja spędzenia czasu z tymi cudownymi zwierzętami w ich naturalnym środowisku. Mam trochę wolnego czasu, więc mogę tam jechać i im pomóc. Mają mnóstwo pracy od czasu osunięcia się ziemi w rezerwacie. Już nie mogę się doczekać chwili, gdy zobaczę te dzikie konie. Może nawet się z nimi zaprzyjaźnię? Wow, tam idzie Mustang, zobaczcie, ze swoim synem. Wow, ale powiem wam, że się nie spodziewałam. To znaczy, grafika nie jest najpiękniejsza, wiadomo, bo ta gra ma już troszeczkę, ale... No, kurczę, to ma fabułę i w ogóle, wow. Wow, czego chcieć więcej? I są dzikie konie, no halo. Te konie są niesamowite. Mustangi to jedna z najsilniejszych i najwytrzymalszych ras świata. Masz wielkie szczęście, że tutaj mieszkasz, Liam. To prawda, ciężko pracowaliśmy nad odbudowaniem tutejszej fauny i jesteśmy dumni z efektów. Szkoda, że nie mogę zostać dłużej. Coś tego, tego? Zawody jej dziecka i moja praca rzeczniczki sprawiają, że raczej nie wrócę tutaj prędko. Tak, rozumiem. No dobrze, wracam. Idziesz ze mną? A, chyba zostanę tutaj jeszcze trochę.
Dobrze, daj znać przez krótkofalówkę, jeśli będziesz czegoś potrzebowała. Okej. Idź po swojego konia Altaja. Robi się późno, powinnam wrócić do domu. Na szczęście Liam dał mi mapę rezerwatu. Znaleziono mapę. Naciśnij M, aby wyświetlić mapę. Okej, M. Muszę znaleźć Altaja, powinien być blisko wody. Czekajcie, chciałam kliknąć to M. Gdzie to jest M? Gdzie to jest M? No i nie wiem gdzie. A tu jest, dobra. Nie mogłam na klawiaturze znaleźć, bo u mnie jest ciemno, jest noc, więc no. Okej. Czy ja mam tu myszkę? Nie mam. Mam tylko, że cel zadania, rancho, płaskowyż, równiny, las sekwojowy, las liściasty. Wow, ale zobaczcie, jaka duża ta mapa jest w sumie. Okej, escape. No to jak tu się idzie? Jeśli zapomnisz, jaki jest aktualny cel, naciśnij F1, aby go wyświetlić. Gdzie to jest F1? Cel zadania, idź po swojego konia. Co to jest? Owoc leśny. O, czyli będziemy coś zbierać. Poziom jazdy początkująca. Aha, okej. Dobra. Aby się przemieszczać, naciskaj do góry, w dół, w prawo i w lewo. Tam jest nasz koń, ale tam są dzikie konie, więc wydaje mi się, że no chyba my go ten troszeczkę wystraszymy. Ale one są ładne, ja bym chciała tamte, takie pinto. Nie, ta gra jest fajna. To znaczy, no wiecie, graficznie może nie powala. Zbierz. Zobaczcie, mogę zebrać. Dobra. Coś tam zebrałam, nie wiem po co. Jakieś, o Jezu, ale one są piękne, popatrzcie. Ja bym chciała innego konia. Altaj, wybacz. Ja bym chciała tamtego. Dzika, obserwuj. Lili, słyszysz mnie? Tak, Liam, co się dzieje? Oskar jest ranny, dotarłem za nim na płaskowyż. Oskar? To jeden ze źrebaków z rezerwatu. Pomóż mi się do niego zbliżyć, sam nie dam rady. Już jadę. Wsiądź na Altaja. Dobra, okej. Okay. Aby wsiąść na Altaja, podejdź, naciśnij Alt. Altaj jak się przeciągnął, fajnie. Dobra, Alt, wsiadamy. On tam się chyba też drapał czy coś. Dobra, o, ale one są ładne. Popatrzcie, ona ma niebieskie. O, przecież to jest rosa. Nie chcę was przestraszyć. Koniki, przepraszam. Dobra, czy to tutaj? Naciśnij M. Nie. A spacja jakoś, on sam skacze czy co? Okej, okay, skacze, dobra. Nie ogarniam, ale mam nadzieję, że ogarnę po jakimś czasie. Nie mam pojęcia, gdzie mamy jechać, ale to jest pięknie. Wow. Dobra, mamy przeszkodę. Dobry konik. Ale fajny jest ten efekt poruszania się tej kamery. To znaczy, wiecie, no dziwnie się czuję, bo nigdy wcześniej tak się nie działo. Ale co w ogóle będziemy robić? Ze źrebakiem? To są źrebaki! Wow! Okej, chyba tutaj mamy jechać. Czekajcie. Tak mi się wydaje. No, tak nas prowadzi. Dobra, jesteśmy. Co mu się stało, że jest ranny? O! Nie wiem, jak sobie to zrobił. Zabierzmy go na rancho, Lili. Moja mama się nim zajmie. Okej. Okay. Podejdę do niego. Przynajmniej spróbuję. Wybaczcie, jeżeli słyszycie takie pukanie, ja muszę wyciszać mikrofon. Nie chcę wam ucinać ze względu na to po prostu, że jestem chora. No i wiecie, nie chcę wam tutaj do mikrofonu kaszyć. A on ma czerwone oczy. Biedny Oskar. Muszę się do niego zbliżyć, żeby... Ciekawe. Bo on się boi. Oskar. Jego, jak oni nazywają wszystkie konie, to... Okej, okay, aby zaliczyć podejście do źrebaka, musisz go dotknąć. Gdy na ekranie wyświetla się ruch, powtórz go. Musisz powtórzyć ruch w określonym czasie. O nie. Nie bój się. Nie bój się. Don't worry. Ojej. Wow. Quick time eventy. Wiedziałam, że mi zaufasz. Muszę zareagować na ten entuzjazm. Okej, okay, czyli co? Dobra. Oh, to naprawdę wzruszające. O! Jaki słodziak! Cieszę się, że zostaliśmy przyjaciółmi.
Ona mówi, mając zamknięte usta, jest brzuchomówcą. No i prawie jesteśmy przyjaciółmi. O! Jak słodziakowo chciałam powiedzieć. Dobra, no to co teraz? Później, okej. Okay. Cześć, Liam właśnie mi opowiedział o twoich osiągnięciach. Podejść tak blisko do dzikiego źrebaka, niesamowite. Grant? Co ty tu robisz? Kończyłem właśnie objazd rezerwatu, chciałem się upewnić, czy z końmi wszystko w porządku. Odkąd przestałem startować w zawodach, mam dużo wolnego czasu, więc Sara poprosiła mnie o pomoc. W każdym razie powodzenia z tym źrebakiem. Nie wiem, jak mi się to udało. Masz dar, Lili, to prawdziwy dar. Ale powinnaś już naprawdę iść spotkać się z Sarą. Czeka na ciebie z Liamem. Jest naprawdę dobrym weterynarzem, będzie wiedziała, jak wyleczyć źrebie. Znajdziesz ją przed wybiegiem. Dobrze, znajdę ją. Poczekaj, Lili, zabierz te notatki. Znajdziesz w nich masę informacji o wszystkich mustangach w rezerwacie. To kopia, więc weź je sobie i zaglądaj do nich, kiedy tylko chcesz. A teraz już idź. Sara czeka przy wybiegu. Przejdź przez bramę nieopodal studni. Zejdź w dół zbocza. Zobaczysz Sarę i Liama przed wybiegiem, zanim znajdują się konie. Okej, okay, a co to jest? Skonsultuj. Czy chcesz przejrzeć pliki, owoce, wyposażenie koni, stajenne akcesoria, statystyki? Nie chcę, dobra, okej. Okay. Ale spoko, fajna rzecz, obok studni. Kury! Kury, czy kury uciekają? Tak! Jej! Gdzie jest studnia? Obok studni. O, mamy koniowóz! Wow! Ja chcę tego! Ja chcę tego konia! O Jezu, on jest piękny, nie! Czy są tu jakieś jelonki? Okej, okay, mamy coś podobnego do halflingerka. Dobra. O, to jest śliczne. Dobra, idziemy pozwiedzać. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja zawsze zwiedzam. Dobra, czyli tu mamy coś takiego po prostu. Ta przyczepa, koniowóz, no matko, ale to jest fajne. Zobaczcie, no niesamowite, naprawdę. No po prostu to jest niesamowite. Dobra. Idziemy. Za studnią mieliśmy chyba iść w dół, więc tam jest chyba w dół. Tak, tu jest w dół. Idziemy w dół. Tu są jakieś padoki, czy co? Tu jest jakiś padok. Dobra, ale nic tu nie ma. Nie ma tam koni, ani żadnych ludzi. O, są, dobra. Wow, one sobie leżą! O nie! One są takie piękne! Dobra, rozmawiaj. Sara, świetnie, że sprowadziłaś Oskara z powrotem na rancho. Lili, zajmiemy się nim na wybiegu. Tam trzymamy wszystkie konie. Wyjdzie z tego? Nie martw się, Lili, to nic poważnego. Zwykle konie same zdrowieją, choć czasem im w tym pomagamy. Same zdrowieją? Tak, dzikie konie szukają roślin i pożywienia, które im pomaga. Polegają też na swoich niesamowitych zdolnościach leczenia, ale w przypadku takich obrażeń jak u Oskara sprawa jest bardziej skomplikowana. Skoro mowa o Oskarze, potrzebuję twojej pomocy. Przygotowuję mu maść na kopyta, ale brakuje mi składnika. Przyniesiesz mi roślinę z lasu? Znajdź leśną roślinę dla Sary. Aby wsiąść na konia, udaj się na wybieg, podejdź do niego i naciśnij alt. Aha, czyli bez konia nie mogę wyjść. To co, stąd mam wziąć czy ze stajni? A mogę wziąć sobie jakiego chcę? Mogę tego? Czekajcie, nie, bo ja bym chciała i. Gdzie jest i na mojej klawiaturze? To jest u, to jest i. Szyma. Lubi owoce z płaskowyżu, jest zawzięty. Mustang zabrany przez Sarę. Wow, czyli to są jakieś informacje. To jest nasz autaj. Jest uparty. Czekajcie, bo chciałabym przeczytać o nim. Autaj, lubi górskie owoce, jest uparty, koń oswojony. Wskaźnik czystości jest jakby na czerwono, co? Koń oswojony, jest nieśmiały. O! Dobra, a możemy go oporządzić, bo widziałam tutaj taką możliwość. Oporządź konia. Czy chcesz oporządzić konia? No chciałabym. Jak mogę? Jak mogę, to poproszę. Szczotkowanie. Dobra, to weźmiemy szczotkowanie. Szczotkowanie nie ma na celu... Ma na celu usunięcie kurzu i zaschniętego brudu z sierści. Należy regularnie czyścić szczotkę, dzięki temu szczotkowanie konia będzie efektywniejsze. A lub D. Ojej!
Dobra, o, syntetyczna szczotka, miękka szczotka, twarda szczotka. Wow! Dobra, weźmiemy syntetyczną. Zobaczymy, o co chodzi. Poruszaj myszką, aby wyszczotkować swojego konia. Jeśli pojawi się ta ikonka, znaczy, że szczotka jest zbyt brudna. Aby wyczyścić, poruszaj myszką na wszystkie strony, przytrzymując lewy przycisk myszy. O Jezu, jakie to jest zaawansowane! Popatrz na wskaźnik w lewym górnym rogu ekranu. Aha, dobra. Gdy jest pełno, znaczy, że koń jest idealnie czysty. Naciśnij A oraz D, aby zmienić położenie. Aha. Czekajcie, A. Okej, to jest tak trochę... Aha, dobra. Czyli tutaj nie muszę nic klikać, po prostu muszę tego konia szczotkować. Dobra, poziom czystości. To teraz z tej strony. Będziesz wspaniale wyglądać. Dobra, szczotka jest brudna. Musimy ją wyczyścić. Dobrze to robię? O nie, dawno nie grałam w takie gry, które wymagają, wiecie, no, aż takiego skupienia, bo tak naprawdę, no... Wow, brawo. Mam miłą, błyszczącą sierść. Dobra, no to co, teraz zrobimy czyszczenie kopyt, no nie? Dobra, wyczyścimy. Za pomocą myszy, dobra. Spróbujemy. Autaj, masz trochę ogon, ten, syntetyczna szczotka, profesjonalna kopstka. Weźmy tą profesjonalną. Dobra. Postaram się mniej więcej... Muszę mieć więcej cierpliwości. Dobra, czekajcie. Okej, odpada. Dobra. Czy czymś się różnią te szczotki? Mamy jedno kopytko. Czyli czyścimy wszystkie cztery. Nie ma tak, że czyścimy sobie dwa, czy tam jedno. Bo w niektórych grach, wiecie, jest tak, że wyczyścimy jedno kopytko i jest super. Nie mówię wcale o SSO. No, chociaż tam też tak jest. Dobra. Ale musiałeś wdepnąć w niezłe błotko. Okej. Super. Masz brudne kopyta. Już jedno kopyto. Nie przeżywaj. Dobra. Okej. Czyli jest wyczyszczony. Czysty i pachnący. Myć go nie będę. Dobra. Bo chyba to wystarczy, tak mi się wydaje. No, tylko mycie. Mycia nie chcę. Mycia nie chcę, po co? Po co? Wystarczy wyszczotkować. No i co? I teraz mogę chyba na niego wsiąść. A jak tam, jak kliknę i... Aha, czyli no jednak trzeba. Dobra, trudno. Alt. Dobra, ja okej. Okay. A i D, żeby przesuwać kamerę. Czekajcie. Aha, czyli po prostu mogę sobie robić takie rzeczy. No ja... Dobra, jedziemy powolutku sobie galopikiem. W ogóle patrzcie, ona anglezuje. To jest mega, nie? Zobaczcie. Okej, okay, hop i jedziemy galopem. No, to jest naprawdę fajne. Powiem wam, że podoba mi się. Tak bardzo gładko jedzie tym galopem. Dawaj. Troszeczkę szybciej. Okej. Okay. Ej, nic nie zrobiłam! Dlaczego tak się kamera zmieniła? I co mam zrobić? Co mam... Aha, tutaj, do trójki, okej. Okay. No powiem wam, że wow. Nie wiem, co myśleć w sumie. Grafika nie jest powalająca, ale generalnie, no podoba mi się. Do lasu sekwojowego. Podoba mi się. Dajcie znać, czy wam się podoba i czy chcecie po prostu kolejne odcinki, bo to od was zależy, czy chcecie też taką serię. Roślina musi być niedaleko. Dobra, aby coś zebrać musisz najpierw... No okej. Muszę zejść z konia, żeby zebrać, dobra? Ale tu ładnie. Owieczki! Okej, widzę, tutaj się coś błyszczy. Czy to nie tu, bo strzałka mnie kieruje... Stój! Strzałka mnie kieruje gdzie indziej. Dobra. Zbierz. Zebrano owoc leśny. Gdzie to może być? O, tu jest to zadanie. Okej, ja myślałam, że tamto. No dobra. Owieczki ode mnie uciekają. O, mogę zagwizdać, żeby nasz koń do nas przyszedł. Wow.
Czekajcie, mogę jeszcze? Ta roślina... Aha, dopiero teraz załapałaś, że to jest roślina, której potrzebuję. Okej. Okay. Naciśnij alt, aby zagwizdać. Dobra. Gdzie jest autaj? Przybiegniesz? Aha, czyli no szkoda, że nie ma animacji. Myślałam, że on, wiecie, spojrzy sobie na nas i powie: o, tak, biegnę do ciebie, bo cię kocham. Ale ten koń nas chyba nie kocha, dlatego będziemy szukać innego. Ciekawe, czy w ogóle można tu łapać, wiecie, łapać swoje konie, no bo skoro to są dzikie konie, a my jesteśmy na ranczu, no to bym chciała. Tylko błagam, nie spoilerujcie mi w komentarzach, że co tu można, czego nie, bo chciałabym, żeby ta gra była dla mnie po prostu taką wielką niewiadomą, żeby wszystko było mega fajnym zaskoczeniem dla mnie, bo to no chyba tak najlepiej się gra. Dobra, aha, czyli tutaj chyba jest taki widok, tak mi się wydaje. Po prostu, tak jest zrobione to. Okej. Okej, wróciliśmy, spoko. Dzięki Lili, Oskar, to ostatnie źrebie w rezerwacie. Naprawdę musimy o niego dbać. Jak to, nie ma innych źrebiąt? Od kiedy sprowadziliśmy mustanki do rezerwatu, mieliśmy tylko 3 niezdrowe porody. Okej. Niezdrowe tam było, czy coś innego? Nie pamiętam, nie wiem. Oskar przyszedł na świat jako ostatni. Ciężko pracowaliśmy, żeby wróciły tu mustangi. Obserwujemy je i zajmujemy się nimi. Ale klacze, które tu sprowadziliśmy, nie chcą się rozmnażać. Może wystarczy jeszcze trochę poczekać? Z początku też tak myślałam. Chodzi o to, że mamy najlepszy okres do rozrodu, ale wygląda na to, że żadna z klaczy nie jest gotowa. Rozmnażać mogą się tylko klacze, które już wcześniej były na rancho, ale one nie są mustangami. Lili mogłaby nam pomóc przy mustangach. Bez problemu zbliżyła się do tego Oskara. Zbliżają się zawody, planowałam trenować w domu. Ale mogę tu zostać. Chętnie pomogę wam rozwikłać zagadkę, dlaczego klacze nie rozmnażają. Nie rozmnażają, tam jest jakby przerwa, zobaczcie. Się od kiedy się tutaj znalazły. To świetny pomysł, Lili. Z drugiej strony klacze z rancha są płodne i potrzebujemy pomocy w ich rozmnażaniu. Wystarczy, że pójdziesz do stajni. Nie ma sprawy, chętnie zajmę się klaczami. Jak to? Pomóż przy porodzie źrebaka? Co? Co? Okej. Dobra, tak w sumie, no spoko. Czyli możemy tu rozmnażać konie? Nie chcę wyposażenia. No pomyślałam, że miałam tu przyjść. Słuchajcie, co? Teren hodowlany. Aha, okej. Okay. Witamy na terenie hodowlanym stajni. Możesz tu krzyżować klacze z ogierami, tworząc unikatowe konie. Wow, jest rozmnażacz! Umaszczenie źrebaka będzie zależało od tego, jakie konie wybierzesz do krzyżówki. Gdy rozpoczynasz cykl hodowlany twojego źrebaka, możesz podejrzewać, jak będzie wyglądał jego dorosły w zależności od wybranych rodziców. Nie zapomnij, że jest tylko jeden wybieg dla źrebaków. Musisz poczekać, aż źrebek urośnie i opuści swoją zagrodę. Dopiero wtedy możesz umieścić tam nowego źrebaka. Okej, dobra. Mamy 3 takie miejsca na ranczu. Wybierz ogiera, rozpocznij cykl. Dobra, musimy zapamiętać. To tutaj autaj. Dobra, a tutaj co mamy? Klacze ze stajni. Harmonia. Płatek. Tulipan. Błysk. No dobra, weźmiemy tą harmonię, bo zobaczcie, no najładniejszy ten źrebak jest. Tak, chcemy przejść do porodu. Tak będzie wyglądała twoja kobyłka, kiedy dorośnie. Możesz ją zmienić, dobierając jej umaszczenie, kolor oczu i tak dalej. Możesz teraz wybrać umaszczenie swojego dorosłego konia. O ja! Okej, to weźmy taką zupełnie karą, co wy na to? Nie będzie. Następnie wybierz skazę na tym umaszczeniu. Ojej, dobra, weźmiemy, aha, bo tu są, dobra, weźmiemy 4. Na końcu wybierasz kolor grzywy i oczu. Grzywa, biała czy czarna, biała czy czarna. To jest gra, zaszalejmy. I kolor oczu. Zróbmy taki ciemny, niech będzie.
Okej, okay. No i co? Potwierdź. Tak jest. Czy podoba Ci się umaszczenie konia? No niech będzie. Jak chcesz nazwać tę kobyłkę? To może euforia. Chociaż nie, nie euforia. A może niech będzie Dakota. Dakota. Tak, czy pasuje? Dakota niech będzie. Gratulacje, cykl hodowlany skończył się pełnym sukcesem. Poobserwować kobyłkę z jej mamą. To zaraz sobie zobaczymy, jak wygląda. Świetnie się spisałaś, Lili. Dziękuję. Nie ma sprawy, teraz zadzwonię do pana Hausmana, dyrektora Federacji Jeździeckiej. Muszę mu powiedzieć, że zabawię tu jakiś czas. Jasne, ale opiekuj się swoją nową przyjaciółką, żeby szybko urosła. Razem będziecie się świetnie bawić. Dobra, czy ona tutaj jest? Nie, tutaj jest auta i ten mały. Ona na tym drugim może. Tak, tak, widzę. O, jak słodko, zobaczcie. Ale śliczna. Cześć, kobyłko. Na panelu informacji wskaźnik wzrostu. Okej. Jaka fajna. Cześć, kobyłko. Nie uciekaj. A tu jest mamusia. Dzień dobry. Dzień dobry, mamusio. Koń oswojony, a ty? Dakota, rozwój kobyłki. Aha, no dobra. Okej, kochani, więc ja myślę, że w sumie będziemy kończyć. Halo, jak tu ustawić kamerkę? Czy mogę jakoś? Nie mogę. A chciałabym tak na konie. O. Okej, dobra. I ładne pożegnanie będzie. Tak więc, mam nadzieję, że Wam się odcineczek podobał i że ta seria również przypadła Wam do gustu. Powiem Wam szczerze, że mi ta gra bardzo się podoba. Nie! Okej, więc jeżeli byście chcieli więcej odcinków, to koniecznie dajcie znać. A tymczasem ja dziękuję Wam za towarzystwo. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się i cześć!